Witajcie kochani. Dzisiaj razem z mężem jadę do Tamarę, żeby załatwić swoją jakąś tam sprawę. Dlatego stwierdziłam, że pokażę wam troszkę drogi i jak to tutaj wygląda. Jak możecie zauważyć, światła nie są po naszej stronie, światła są oddalone. Widzimy, stoimy teraz na czerwonym. A pokażę wam może jak to wygląda z boku. Tak wygląda kawałek naszej drogi. Są jakieś barierki na środku. No i co, idziemy. Na pewno na drodze zauważycie bardzo dużo motocykli. Motory, motobajki, wszystko to jest jak najbardziej tutaj pożądane. I teraz tak, czy damy koło jakiś domku, koło jakiś drzewek, palmy, jakaś rzeka. Oczywiście ona jest dzisiaj duża, bo był na wyspie cyklon i troszeczkę się nam podniosła. I teraz ja może przejdę troszkę w tą stronę. Wybaczcie, że częściej, że wszystko jest pokazane troszkę szybko, no ale jedziemy samochodem, ciężko będzie nam na chwilę obecną zwolnić. Mamy tutaj kamerę z wynikiem prędkości. Może lepiej będzie faktycznie, jak ja wam pokażę przód, to tak zobaczycie troszkę więcej. Tak wygląda Mauritius. Jak możecie zauważyć, domy są murowane. Są też domy blaszane. To są domki bardziej osób biednych. Tak, będziemy skręcać, ale musimy poczekać na nasze pierwszeństwo. Samochody są raczej nowe. Rzadko można tutaj spotkać jakieś naprawdę bardzo stare auta. Po drugiej stronie możecie zauważyć kapliczkę. Chrześcijańska kapliczka. Ale jest tutaj też dużo meczetów muzułmańskich, są też świątynie hinduskie. Nie ma tutaj chyba po drodze, żebym wam mogła je pokazać. Natomiast na pewno jeżeli będziemy przejeżdżać któregoś jeszcze dnia, to się zatrzymamy, żeby sfotografować czy sfilmować. Ok, na chwilę obecną to tyle. Na pewno potem do was zwrócę. Do zobaczenia. Pa, pa.